nasz jest kolekcyjny, minister od celebracji, bo i puste ławki pierwsze ławki. No wdzięczny jestem tym, którzy się popatrywali. Mówiliśmy tak, że gminę nie przedmiotem czymkolwiek uzna za stosowne i chyba do tego też Państwa namawiam. Może w ten sposób jakoś to się ożywi. Ja mam trochę kłopot, bo najpierw się zapisałem do tego, jakże poszukującego tematu. Później zdałem sobie sprawę, jaką jest rozległa i to, co zrobiłem. To ci, którzy mnie znają, wiedzą, że to jest rodzaj specyficznej przypadłości. Tego po prostu jest za dużo, więc ja będę trochę jeździł takim salonem, w niektórych miejscach się zatrzymując, a inne uznając, że być może to był jakąś zanętą, prowokacją, albo do rozmowy później, albo do jakichś, tak powiem, prywatnych poszukiwań. Spróbuję to gdzieś obrócić w tekst, będzie trudno, jak to zobaczycie, na koniec, bo z tego by się spożyło pewnie więcej. I to jest strasznie mądre, ale na pewno będzie bardzo gęste, tak bym powiedział. Z tym się trzeba liczyć i wiem, że to jest wbrew regułom sztuki wyboru, bo tego powinno być znacznie mniej. Ale już tak wyszło. W ostatniej chwili, ponieważ przygotowania, ale też wymyślanie tego typu, zastanawiałem się, co będzie wspólnym mianownikiem tego całego wyboru. I chyba tak jak Państwo widzą, to chcę się zastanowić nad tym, czy w ogóle obywatele byli, są i będą potrzebne. Ten wybór ma jakąś strukturę, zaraz ją zaprezentuję. To jest taki obrazek, bo oczywiście, który mnie od jakiegoś czasu, nie wiem, czy to prześladuje, ale zastanawiam, on się świetnie wpisuje w każdym razie jacyś moi koledzy, którzy zajmują się badaniami społecznymi, marketingiem, ustalili, że jest to bardzo dobry mechanizm. To jest coś, co odwołuje się do naszych aspiracji i pragnień. Porzućmy to, co wspólne, na rzecz tego, co własne. I to jest jakiś rodzaj takiej, powiedziałbym, kapsuły, w której takiej metafory tego, o co być może, mam nadzieję, że nie do końca, nam chodzi i do czego aspirujemy, gdzie chyba leży źródło problemu. Ten wywód ma cztery części. Po pierwsze takie elementy słownikowe, bo mam wrażenie, część z Państwa uczestniczy w olbrzymiej ilości dyskusji, takiej umielenia na okrągło słowa społeczeństwo obywatelskie, obywatel i tak dalej. Ja podjąłem jeszcze ryzykowną próbę jakiejś tam wstępnej strukturyzacji tego, tak żebyśmy ustalili te słowniki. Można się na coś przydać. Po drugie będę mówił o problemie głównego deficytu demokratycznego i tego, czy w Polsce mamy taki pomysł sali zbytycia politycznego. Dziękuję bardzo. I co mianowicie można by z tym zrobić. Później specyficznie chciałbym się odnieść do tego, co jest przynajmniej jednym z wymiarów obywatelstwa istotą, kontrapunktem w ogóle definiowania obywatelstwa, czyli tego, jak funkcjonuje rząd, jak funkcjonuje władza, jaką rolę przewiduje dla obywateli i wreszcie rodzaj takiej listy, nie wiem, życzeń, zadań, wyzwań, które dotykają poszczególnych udziałowców, jeśli mogę tak powiedzieć, tej batalii o lepsze obywatelstwo różnych. To dotyczy biznesu, czy mediów, to dotyczy nas samych, bo ta dyskusja chyba jest najważniejsza. Po pierwsze zatem sposoby rozumienia społeczeństwa obywatelskiego. Na ten temat napisano strasznie dużo. Państwo wiecie, to pojęcie swój renesans przeżywa od kilkudziesięciu lat i w jakimś sensie to w tej części Europy zostało podmrożone, jeśli mogę tak powiedzieć, bo nie jest to koncept specyficznie nowy, ale podlegał pewnej, powiedziałbym, hibernacji i gdzieś od połowy lat 70. taka narracja społeczeństwa obywatelskiego zaczęła się pojawiać. W tak wielu znaczeniach, w tak wielu formach, że właściwie niektórzy twierdzą, że to jest pojęcie, które kompletnie utraciło swój walor, jeśli mogę tak być operacyjny, analityczny, to znaczy po prostu wszystko, że jest pozorem porozumienia. Ono oczywiście było straszliwie pociągające, dlatego że z punktu widzenia takiej recepty na rewoltę społeczeństwa obywatelskiego jest jednocześnie metodą i programem. Wszyscy to bardzo lubili, to tworzyło taki rodzaj kodu komunikacyjnego, wszyscy jesteśmy za tym samym. Później się okazało, że należy to rozumieć na bardzo różne sposoby i to okazało się koniec końców źródłem pewnych nieporozumień. W tej chwili wydaje się, nawet w kategoriach takie kawiarnie są popularne, stają się paserze, ten koncept społeczeństwa obywatelskiego też już jest wypierany przez inne bardziej modne konwencje i terminologię. Ja sobie pomyślałem, że istnieje, to jest zresztą wywód, który częściowo jest zerowany na tym, co kiedyś napisał Michael Edwards jakieś 10 lat temu. Ja nie próbuję tu zdefiniować społeczeństwa obywatelskiego, ja próbuję powiedzieć, na ile sposobów społeczeństwo obywatelskie może być rozumiane, bo to nas ochroni od wielu nieporozumień. Po pierwsze, to jest taki język, to taka
figura, mam nadzieję, że zgrabna językowo. Po pierwsze, zatem społeczeństwo obywatelskie bywa rozumiane jako rzeczownik, czyli po prostu zbiór instytucji. To jest to, do czego my należymy, to co często, chyba niesłusznie imputuje się temu środowisku, że ono próbuje postawić znak równości między społeczeństwo obywatelskie, czytaj, organizacje trzeciego sektora. To jest bardzo głębokie nieporozumienie. Oczywiście takie elementy pojawiają się, bo jest to na pewno element niewystarczający, ale konieczny funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego. To był jakiś mechanizm redefiniowania naszej własnej tożsamości jako środowiska pozarządowego, ale jest zupełnie jasne, że na tym się to nie może skończyć. Zresztą wywody, które chciałyby łączyć samą, jeśli mogę, taką objętość społeczeństwa obywatelskiego mierzoną ilością podmiotów i jego jakość, byłoby bardzo podejrzane. Chyba najbardziej znanym przykładem takiego nieporozumienia jest Republika Weimarska. W latach 30. miała największą z całą pewnością gęstość różnego rodzaju stowarzyszenia, a mimo tego zrobiła się, mogę tak powiedzieć, w demokratycznym akcie wyboru. Więc to jest to rozumienie rzeczownikowe. Społeczeństwo jest jako rzecz, stąd się biorą te różne wyścigi, bo czasami próbujemy się ścigać, kto ma lepsze społeczeństwo obywatelskie, więc pojawia się ta tendencja do tego, że policzymy, ile mamy dywizji, ile my mamy NGO-sów, 30 tysięcy, a może 100 tysięcy, a dorzucimy 18 tysięcy straży pożarnych, ile razy byśmy wykonali olbrzymi skok i tak dalej. To oczywiście nie ma większego sensu, bo z samych liczb jeszcze nic nie wynika. To mnie prowadzi do drugiego sposobu rozumienia tego, czyli tak jak da się określić jako przymiotnikowe, że to społeczeństwo obywatelskie jest po prostu dobre społeczeństwo, jest jakoś lepsze społeczeństwo, to jest jakoś inne niż społeczeństwo nieobywatelskie, jeśli można powiedzieć. A zatem takie, które praktykuje cnoty obywatelskie, które ludzie raczej podchodzą do siebie ze zrozumieniem, z tolerancją, raczej rozmawiają niż atakują się nawzajem i tak dalej. To jest ten, nie wiem czy iluzja, to jest to marzenie o społeczeństwie obywatelskim jako społeczeństwie po prostu lepszym, dobrym. I wreszcie, chyba najtrudniejsza, a najbardziej adekwatne do tego, z czym mamy teraz do czynienia, to jest takie, znaczy różnych języków można, no bo to generalnie dotyczy tego, że społeczeństwo obywatelskie jest tą przestrzenią, jest siecią, jest przestrzenią dyskursu, jest kulturą komunikowania się, jest udzielaniem się, jeśli mogę tak powiedzieć, jest raczej procesem niż właśnie rzeczą. I o tym warto pamiętać, bo wiele z tych następnych wywodów dotyczy właśnie tego, w jaki sposób można mówić o takim społeczeństwie w procesie stawania się, jeśli mogę tak powiedzieć, nie danym, ale takim, które powinno być przedmiotem pewnych zabiegów. Nie, to już dobrze, bo zaczynam mieć slajd, drodzy Państwo. To jest ten tylko, oczywiście proszę go wyczytać. On tylko pokazuje, bo to jest taki przypis do tego. 2005 roku wspólnie z Piotrkiem Frączakiem i Marysią Rogaczewską napisaliśmy taki tekst odrobinę, wtedy wydawał nam się profetyczny. Głos dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. On zachowuje swoją aktualność. Ja tylko tutaj wymieniłem na tym czymś, czego Państwo pewnie szczegółów nie widzą. Jak myśmy wtedy rozumieli, do tej pory jak rozumiemy, jakby w ogóle społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem tego mianowicie i tego, jeśli mogę tak powiedzieć, antyredukcjonizmu do trzeciego sektora jako takiego. Więc te założenia są dość proste. Mówimy o tym, że społeczeństwo obywatelskie zaczyna się od tych liczb pojedynczych, od tych obywateli, którzy albo praktykują te cnoty obywatelskie, albo nie. Po drugie, że w drugiej kolejności, jeśli mogę tak powiedzieć, jeszcze NGO-sów w ogóle może nie być na świecie, pojawiają się jakieś elementy wspólnoty, kooperacji, różnego rodzaju przedsięwzięć, a w charakterze nieformalnym, nawet ruchów społecznych, to jeszcze nie są instytucje. Wreszcie jest trzeci sektor, ale on jest o tyle ważny, to trzeba za każdym razem, my też powinniśmy sobie coś powiesić nad łóżkiem na ścianie, no on jest o tyle istotny, ale jest naprawdę wehikułem jakichś tego rodzaju wartości, jakichś emancypacji, znaczy różnych wartości, jeśli mogę tak powiedzieć, ale trzeba pamiętać, że on jest tylko instrumentem, że wiele nieporozumień i na poziomie sektorowym, na poziomie indywidualnych organizacji bierze się z takiego przypuszczenia samoistnej, autotelicznej wartości tych instytucji jako takich. One nie są, one są częścią ekosystemu. No, każdy z nas, kto uczestniczy w tych instytucjach, pewnie wielu z nich w najlepszej intencji życzą, żeby już szczerze, bo może powstałoby coś nowego. Znaczy, są takie instytucje, które jest pewien rodzaj energii społecznej, które powinny podlegać przetwarzaniu, a nie zdrewnieniu i petryfikacji. No i wreszcie to państwo obywatelskie, ten koncept dobrego rządzenia, o którym ja będę dzisiaj mówił, który zwraca uwagę na ten niuans, że nie chodzi o dobry rząd, tylko chodzi o dobre rządzenie, chodzi o zagadnienie relacyjne. Myślę, że część z Państwa uczestniczyła w tych badaniach. Jakieś kilka lat temu zabiegali o to, że powstał oddzielny, w ogóle duży program, przepraszam, że użyję tego strasznego ezopowego języka, program operacyjny rozwój społeczeństwa obywatelskiego, to miało 600 milionów euro, jakieś takie tam różne historie. I był taki moment, że nie mogliśmy jakoś przetłumaczyć, jaka jest wartość tego.
i w jakimś sensie chyba byliśmy skłonni poddać na rzecz dobrze rozumianego projektu dobrego rządzenia. Rozumując, że w kategoriach dobrego rządzenia, właśnie jako kategorii relacyjnej, właściwie znajduje się wszystko to, o co nam także chodzi. Teraz, jeśli chodzi o wymiary obywatelstwa, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne rozróżnienie.